Witam serdecznie. Nie jestem lekarzem, ani naturoterapeutą, ani nikim takim. Jestem po prostu kolekcjonerem różnych metod. Pan profesor z praktyki pewne rzeczy opowiedział, pokazał. Natomiast ja pewne rzeczy nawet powielę, pewne informacje, oczywiście też skrótowo. Od 11 lat robię wywiady z ludźmi, którzy mają różne zainteresowania, gdzieś około chyba 2000 wywiadów w tej chwili wyszło. Natomiast już od wiele, wiele lat wcześniej interesowałem się różnymi metodami, które również działają w ten sposób, że rzeczy niemożliwe załatwiamy na miejscu, a cuda w 3 dni. I dzisiaj to, co chciałbym Państwu pokazać, to skupić się dosłownie na 4 czy 5 metodach troszeczkę, ale na tej zasadzie, żeby każdy z Państwa zauważył, że są to metody do samoobsługi, czyli nie przychodzimy do jakiegoś naprawiacza, czyli załóżmy kogoś boli wątroba, to idę do wątrobiarza, kogoś boli kolano, to idę do kolaniarza, tylko każdy sam sobie uświadamia, co go boli, czy nie boli, czy profilaktycznie i może zastosować sobie jakąś z tych metod. I pan profesor również o tym wspomniał. Metoda samoleczenia BSM. Niektórzy pamiętają, na początku lat 90. taka książeczka z Sofią Loren się pojawiła w księgarniach. W tamtym czasie też kupiłem tą książeczkę i się zdziwiłem, że jak coś takiego może działać. No ale po wielu, wielu latach spotkałem się z Piotrem Lewandowskim, który zechciał wywiad i później zrobiliśmy kolejny, wiele wywiadów już zrobiliśmy. Opowiedział tą historię też w jednym z nagrań, jak to było. Mianowicie na przełomie lat 80. 90. był taki sobie pan, który się nazywał Eugeniusz Uchnast. On był oficerem, już chyba wtedy emerytowanym i leżąc w szpitalu przypadkowo, oczywiście zależy od tego, jak interpretujemy przypadki, odkrył właśnie, że coś zaczyna się mu naprawiać, gdy głowę dotyka ręką. Później to rozwinął, poznali się z Piotrem Lewandowskim, zaczęli to propagować, jeździli od świetlicy do świetlicy w Warszawie, gdzieś tam w okolicach Warszawy. I Piotr Lewandowski ma w tej chwili 2, 3 takie tomy, takich grubych zeszytów, takich kronik w zasadzie, gdzie ludzie w tamtych czasach, jak oni tak jeździli, wpisywali się, że nazywam się tak i tak. Ludzie wtedy w tamtym czasie, no nie było RODO, nie przejmowali się swoim adresem. Każdy wpisywał swój adres domowy nawet. Telefonów nie było, więc wpisywano adresy. Bolało mnie kolano. Zastosowałem metodę BSM, ileś tam minut albo ileś razy, to różnie bywało, czasami działa to po pół godzinie, czasami działa to po pół roku, różnie to bywa. Niemniej jednak choróbska, które tam w ten sposób się pozbyto, to były no, różnorodne i się sam dziwiłem, jak tak można, jak tak się da. Więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zna, to serdecznie zalecam kupić sobie książeczkę. Teraz najnowsze wydanie to jest to po prawej, gdzie tam jest również dodane kilka przeciwwskazań dodatkowych, ponieważ przez te lata, to już mamy no, 30 kilka lat tej metody, no, odkryto, że w pewnych sytuacjach warto coś tam zmienić albo nie stosować tej metody. Natomiast no, metoda jest rewelacyjna, jest praktycznie bezpłatna, bo cena książeczki to jest tam około 30 zł i można, znaczy w zasadzie powinno się tego dzieci uczyć w szkołach, w przedszkolach nawet, bo małe dzieci też mogą to stosować. Więc jest to taki samouzdrawiacz dla całej rodziny. Następnie metoda, którą odkryłem po prostu w internecie, ma taką dziwaczną nazwę, Paida Lajin. Propaguje tą metodę pewien chyba Chińczyk, no, taki skośnooki pan, który jeździ sobie po świecie, no i spotyka się z ludźmi właśnie tak, w takiej ilości, tam 20, 30, 40 ludzi. Przychodzą z różnymi choróbskami i na miejscu po prostu się załatwia to wszystko. Metoda jest bardzo, znaczy dwie części, Paida i Lajin. Paida to jest klepanie się, takie bicie, czyli chodzi o ukrwienie, a Lajin to jest rozciąganie. I do tego rozciągania on stosuje taką specjalną ławeczkę, gdzie wkłada taką poprzeczkę pionową i człowiek się kładzie na tej ławeczce, jedną nogę ma w górze, a drugą w dół.
No i on mówi, że no pain, no gain. Jak nie boli, to nie ma sensu to robić, trzeba coś zmienić tak, żeby bolało. Ma boleć. Jak zaboli, to wtedy za chwilę jeszcze bardziej naciągamy i później ulga i już nic nie ma. Żadnego bólu ani choróbska. Także facet jeździ po świecie i filmików na tym kanale, to jest jego kanał, jest bardzo dużo, po angielsku niestety tylko, także jak ktoś nie zna, to może sobie tylko po prostu oglądać, ale widzi, z jakich różnych dziwnych rzeczy ludzie się wyleczyli. I przykład, ja tutaj teraz taki podam szybki filmik, wziąłem też ekstremalny, dlatego że klepać się można wszędzie praktycznie. I ten pan tutaj ludziom kazał się klepać, o, po głowie. To dotyczy różnych tam spraw związanych z układem nerwowym i oni się po prostu klepią po głowie. Jeżeli tam gdzieś w plecach może ktoś pomóc klepać, też jakieś takie klepaczki w niektórych filmikach widziałem, ale najczęściej się to klepie ręką. U nas w Polsce Aleksander Harecki w swojej Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej stosuje stare ludowe metody i wiele z tych metod ja widzę jako pokrewnych z tym, co tutaj ten pan pokazuje. Mianowicie chodzi o pobudzanie skóry oraz pobudzanie poprzez wstrząsy odpowiednie narządów wewnętrznych, czyli aktywację ich do pracy. I nawet w sytuacjach typu, nie wiem, cukrzyca, czy jakieś tam inne wewnętrzne sprawy, jeżeli człowiek sam weźmie się za siebie, to mamy po pierwsze czynność samodzielnie wykonywaną w dążeniu do jakiegoś celu, czyli uzdrowienia, a nie tak jak idziemy do lekarza i panie doktorze, napraw mnie pan i no to proszę pigułki i będziesz pan zdrowy. Czyli forma jakby bierna, poddaństwo, wierno poddaństwo. Efekt jest często do końca życia żaden. A tutaj jeżeli się bierzemy za siebie, człowiek nie dość, że poprawiając krążenie wszelkiego typu, zarówno krążenie krwi, limfy, jak i energii, no ma te wszystkie endorfiny, ma te wszystkie inne, pobudzanie gruczołów, lepiej się czuje i właśnie to, że lepiej się czując, człowiek zdrowieje. Czyli tak samo jak w biznesie, jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, to najpierw udaje, że osiąga sukces, a później osiąga ten sukces, czyli najpierw udawaj, a później będziesz mieć. I tak samo tutaj. Czym innym jest aktywne działanie dla celów swojego zdrowia, a czym innym jest tylko pójście do lekarza i panie doktorze, napraw mnie. Także to jest jeden z takich przykładów filmików, gdzie no, efekty są piękne. Okej. I następna bezpłatna metoda, wibrogimnastyka doktora Aleksandra Mikulina. Ten pan ponoć opracował tą wibrogimnastykę, ale nie chcieli tego uznać, bo nie był lekarzem, to specjalnie poszedł skończyć studia lekarskie, został doktorem, żeby znowu zacząć propagować tą metodę. Metoda jest bardzo prosta, boso, wspinamy się lekko na palcach i opadamy. I tak jakiś czas, nie należy przesadzać z wysokością podniesienia pięty i nie należy przesadzać z ilością. Są pewne reguły dotyczące tej metody. Przy tej metodzie mamy tak, jedna rzecz, że są te wstrząsy, a druga rzecz, że łydki mają pewną właściwość, jeżeli są rozciągane. Mianowicie ten pan, jak on się nazywa? Zapomniałem. Skoczylas. On propaguje coś takiego, że nawet nie uderzanie, tylko same naciąganie łydek hamuje cukrzycę. Więc w wibrogimnastyce Mikulina mamy te dwa elementy, czyli naciąganie łydek i jednocześnie wstrząsy. Począsanie powoduje aktywizację różnych części ciała, dzięki czemu również ukrwienie, limfa się porusza lepiej i energia płynie. A tak jak medycyna chińska mówi, tam gdzie nie ma przepływów, tam jest blokada, no i tam jest zastój. Czyli w jeziorze, gdzie nie ma przepływu, woda gnije. I taki filmik też jest, ćwiczenie na długowieczność, propagujący wibrogimnastykę Mikulina. Jest tego na YouTubie dużo, także proponuję pooglądać. Pokazałem zaledwie garstkę takich metod. Pan profesor przed chwilą
pokazał ich o wiele, wiele więcej. Natomiast chciałbym tylko taki Państwu impuls rzucić, że nie trzeba chodzić do lekarza. Oczywiście są sytuacje ekstremalne, gdzie konieczność jest taka, natomiast w przypadku chorób tak zwanych chronicznych czy przewlekłych warto samodzielnie się wziąć za siebie, a metod jest dużo. I teraz te metody, które pokazałem, to są metody takie, które możemy aktywnie sami sobie robić. Natomiast mamy XXI wiek, są nowe technologie i zdarzyło się tak, że pewien Chińczyk w roku 2014 dokonał pewnego odkrycia. Mianowicie w całym spektrum różnych fal elektromagnetycznych są fale, które są szkodliwe, tak jak gigaherce, czyli nasze telefony, stacje nadawcze na dachach, którymi tam nas częstują, są szkodliwe. Dlatego, że one powodują jonizację oraz wyrzucanie ostatniego, znaczy elektronu z cząsteczki wody, przez co tego typu woda staje się coś w rodzaju wolnego rodnika. Przykład mamy podstawowy taki, że jeżeli w mikrofalówce gotujemy wodę, ta woda jest bardzo niezdrowa. Natomiast jest obszar fal, które są niesamowicie pożyteczne dla naszego organizmu. Są to tak zwane fale terahercowe, czyli to jest 1000 razy więcej niż gigaherce. I fale terahercowe wibrują w tych samych częstotliwościach, co nasze komórki ciała. Dzięki czemu te wszystkie wibrogimnastyki, te wszystkie metody, o których teraz powiedziałem, dzięki tym falom wnikającym w nasze ciało, głębiej oddziaływują te fale i efekty są 10-krotnie lepsze. I dlatego teraz chciałbym zaprosić naszego tu głównego prelegenta Andrzeja Nikodemowicza, który opowie na temat tych właśnie wynalazków, które są niefarmaceutyczne, to jest tylko technologia i efekty są wprost piorunujące dzięki nim. Mamy już tysiące świadectw z całego świata pokazujące, jakie efekty to dało. Także ja dziękuję ze swojej strony. Przekazuję mikrofon Andrzejowi. Dziękuję Ci, Aleks. Moi drodzy, witam w drugiej części naszego pierwszego założycielskiego spotkania Towarzystwa Miłośników Wawelu. Ta druga część będzie miała dwa fragmenty. Pierwszy fragment to jest ten właśnie, który teraz rozpocznę, gdzie, kochani, będę prelegentem. No strasznie mi jest ciężko teraz, słuchajcie. Ja nigdy nie byłem prelegentem. Jeszcze mam coś pokazywać z Einsteinem. No ale słuchajcie, jak się używa, jest efekt, no to trzeba się pochwalić drugiemu. Witam, dzień dobry, mam na imię Elżbieta, mam 42 lata i jak się dowiedziałam o tym urządzeniu, to bardzo o nim usilnie myślałam i stwierdziłam, że muszę je mieć. Jakoś mnie niesamowicie intuicja do niego ciągnęła. Zakupiłam z mamą na spółkę, bo nie miałyśmy forsy, ją namówiłam. Ona tak była trochę sceptyczna, ale ja czułam, że to będzie to. Co się zmieniło? Ojejku. Bardzo dużo. Zaczęłam od takich kosmetycznych rzeczy, bo chciałam na już zobaczyć efekty. Zaczęły mi plamy starcze znikać na dłoniach. Bardzo, bardzo mocno blizna. Taka malutka, po ugryzieniu psa ona nie była duża, ale ona zaczęła się wchłaniać. Mhm. Efekty na twarz z wodą terahercową. Efekt po prostu botoksu. Coś niesamowitego. Co to znaczy botoksu? To znaczy efekt wizualny, w tym sensie, że niesamowicie po prostu zmarszczki zanikają. No, a także w jaki sposób? Wykłady... Czy tylko samo dmuchanie, czy również psikanie wodą? Psikanie wodą i teraz jeszcze sobie wprowadziłam olej rycynowy, troszeczkę nawilżam i to tak emulguje jakby z wodą i olejek z pietruszki tak troszeczkę, żeby to się tak bardziej wchłonęło. Także niesamowite są te wizualne efekty. Buzia jest naprawdę dużo gładsza. I miałam takie plamy wątrobowe. Ciężko mi powiedzieć, co to było. Jakieś takie plamy różne na twarzy. I coś jakby taki pieprzyk, jakby no takie brązowe. I to zaczęło, taka jedna plama, ona zaczęła w środku się robić biała. Tam jakby wychodzi z tego środka zdrowa, biała skóra taka. I to się zrobiło w formie stróbka i to swędziało. Także tam cały czas widoczne są efekty wizualnie, że tam się coś dzieje mocno, co się goi. Chodzi o takie, no schudłam trochę. Zauważyłam, że brzuch jest mniejszy, bo sobie właśnie odmuchałam brzuch. Ja miałam jeszcze problem z tak zwaną
Nawet nie wiem, co to było, bo nie byłam z tym lekarzem. Miałam takiego guza napięcia. To była taka jakby narość napięcia, która mi przeszkadzała w życiu, bo mi wszystkie buty przecierała i mnie to też bolało. I ten guz piętowy się zaczął bardzo zmniejszać. Jeszcze troszeczkę tam mnie boli, ale to już naprawdę się goi. Co jeszcze? Na pewno się mocno teraz pilnuje taka motywacja do picia wody, bo kiedyś piłam mało i się złapałam na tym, że pupa byłam odwodniona, mimo tam picia na przykład soków, także pilnuję się, żeby pić dużo wody, żeby się nawadniać. Tej dmuchanej. Tak, oczywiście, cały czas mówimy o tej wodzie terahercowej. Co jeszcze ciekawego, jeszcze z takich, no mam też takie różne pajączki małego żelaka, to zaczęło blednąć, ale poczułam, że musiałabym troszkę jeszcze się przyłożyć i mocniej się na tym skupić. Troszkę by to więcej u mnie czasu zajęło, ale zaczynają te zmiany blednąć. Mhm. Zaczynają blednąć po jakim czasie używania? Kilkukrotnym. No. No ja mówię, to tak ciężko mi tak. No, my mamy to urządzenie ponad 3 tygodnie, będzie to chyba 4 tydzień teraz, ale mówię to tak troszkę w kratkę. No, niektóre dni to używam. Nie? Co jeszcze? Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że tak, miałam problem z zatokami. Ciągle mi coś tam spływało, ciągle musiałam odchrząkiwać. To było okropne co rano. I zauważyłam, że jak używam, mam to urządzenie i robię sobie właśnie zatoki, to mi się bardzo wysusza ten śluz i nie mam tych odkaszlnięć tych i tak, to było strasznie męczące. Ale jeszcze to nie jest całkowicie jakby wyleczone, nie? Trochę mi zbielały, mam też takie plamy jakby tarczycowe na łokciach, ale to nie było tak efekt wow, że to całkiem zniknęło, ale później robiłam peelingi. I ta skóra się zaczęła zmieniać. Widzę, że na łokciu ona się zaczyna jakby wyłaniać, taka biała goić, ale to jest też dłuższy proces, bo ja to miałam kilka lat, nie? Także te cięższe zmiany, to myślę, że to też nie będzie tak od razu. Co jeszcze? No fajnie też na wdowi garb właśnie też mam taką z problemy z kręgosłupem. Ja na to chodziłam do fizjoterapeuty, na masaże. Miałam właśnie migreny też i no szczerze mówiąc też ćwiczenia wcześniej i to nie dawało efektów. Takich jak po tej suszarce, bo już mama nawet zauważyła, że mam bardziej prostsze te plecy. Co jeszcze ciekawego mam powiedzieć, co którąś noc udaje mi się całą noc przespać, ale to nie zawsze, bo też miałam z wysennością problem. Co którąś na szczęście, no ale myślę, że to się ureguluje. Także jestem zachwycona i kosmetycznie i mama też miała, aha, co miałyśmy jeszcze obrzęknięte kostki u nóg, takie jedna noga u mnie była taka jakby grubsza i to zaczęło też już pięknie schodzić. Mhm. Tam kiedyś miałam uraz właśnie kostki, jakieś tam zwichnięcie stawu skokowego. Dawne sprawy właśnie, tak jakby to wyszło. Także motywuje mnie to urządzenie do dbania o skórę. W ogóle jakoś tak czuję więcej energii w sensie takim, że mam ochotę coś ćwiczyć, coś zrobić po prostu, bo te efekty były tak szybkie, że myślę, o kurczę, ja mogę schudnąć. To niechcąco nawet wyszło, mówię, ale fajnie. Także to motywuje do dbania o siebie i no jestem zachwycona. I samo to też, że ile takie wszystkie zabiegi gdzieś tam u kosmetyczek, ile by kosztowały, to ja naprawdę nie byłoby mnie nigdy na to stać, no, żeby sobie usuwać jakieś tam plamy. Teraz jeszcze bym chciała trochę sobie odsiwić włosy, bo ja muszę się farbować, a mi odrastają bardzo siwo. Mimo, że mam 42 lata, ale ja już mam siwy tenkie te odrosty i też tam dmucham. Zobaczymy na efekty, na razie jeszcze nie widać. Mhm. Jesteśmy zachwycone z mamą. Aha, na bóle okresowe, bo tam producent mówi, żeby w okres nie używać. No ja zaryzykowałam, nie miałam tych krwawień takich bardzo dużych na szczęście ostatnio, ale miałam zawsze takie boleści, niby nerek, nie wiadomo czego. To po prostu bardzo źle się czułam i to pomogło. Te bóle były dużo mniejsze, także czasem mam też coś takiego, takie niewiadomego pochodzenia, bóle głowy, że się budzę rano i bardzo tutaj po lewej stronie boli i jak podmucham trochę, to przychodzi, także. Czyli magiczne. Efekty są niesamowite. Jeszcze rozwój. Będziemy się dmuchać. Tak. Jeszcze sporo przed nami różnych do wydmuchania kosmetyczno, jakichś tam też wewnętrznych rzeczy, bo to tak. Nie wiedziałyśmy się na początku na czym skupić, bo tyle tego było fajnych efektów. Także no mogę powiedzieć z całego serca i no i jestem zachwycona. No będę się chwalił, że działa. Moi drodzy, ja teraz sobie usiądę, bo to będzie łatwiej, bo tak to nie chodzi o to, żebyście patrzyli na mnie. Ja będę tylko głosem, ale chodzi o to, żebyście Państwo słuchali to, co ja będę mówił, a właściwie sobie wspólnie będziemy czytać. Jak powiedziałem, nie lubię prezentacji robić, bo jest to takie dla mnie zawsze doświadczenie, które czasami mnie zaskakuje, bo no,
wiem, że tu jest dużo sprzętu, a ja nie mam nic talentu. Ale zaczynamy. A przede wszystkim chciałem Państwu zaprezentować krótką taką prezentację urządzenia, które Państwo widzicie tutaj na ekranie. iTeraCare. Urządzenie iTeraCare, za chwilę będę o nim mówił. Jest to kilka grup urządzeń. I zaczniemy od tego, że zanim przystąpię do prezentacji już konkretnej, żebyśmy się skupili na takim zdaniu, które wygłosił kiedyś Albert Einstein, nawiązując do zdrowia. Medycyna przyszłości będzie medycyną częstotliwości. Można by powiedzieć, że ludzie zajmujący się uzdrawianiem duchowym, patch kwantowym, bioenergoterapią i tak dalej, różnymi energetycznymi terapiami, od wieków pracują w ten sposób i są to też różnego rodzaju energie. Natomiast tutaj będziemy mieli do czynienia z urządzeniem, czyli technologia weszła nam z pomocą. I to urządzenie oparte jest właśnie na częstotliwości. Teraz prezentując to urządzenie, należy zastanowić się nad tym, jaką mamy w tej chwili medycynę. No mamy medycynę, która przy większości swoich poczynań i wyprowadzania nas chorób zaleca nam właśnie różnego rodzaju medykamenty, tabletki, pigułki i tak dalej. A czy można inaczej? Proszę Państwa, można. Można. I prezentuję Państwu pewnego rodzaju urządzenie. Urządzenie, które jest certyfikowane jako domowy sprzęt elektryczny. Nie jest to sprzęt medyczny. Posiada certyfikat bezpieczny w użyciu. Nie emituje szkodliwego promieniowania i posiada etykiety umożliwiające jego dystrybucję na arenie międzynarodowej. Urządzenie to się nazywa iTeraCare. Nie jest sprzętem medycznym, a producent ani prezenter nie udziela porad medycznych, czyli nie zajmujemy się medycyną, nie zajmujemy się mówieniem o tabletkach, farmaceutycznych wyrobach i tak dalej, tylko o urządzeniu, które nie jest medyczne. A jakie jest? Użytkownicy rozumieją, że urządzenie nie jest przeznaczone do użycia jako urządzenie medyczne ani diagnostyczne. Jego użycie nie ma na celu polegać na leczeniu. Użytkownicy rozumieją, że używają urządzenia iTeraCare na własne ryzyko, czyli nie możemy powiedzieć o to, urządzenie, które ja Ci polecam i to urządzenie może Ci pomóc wyleczyć coś tam. Absolutnie nie, bo leczy lekarz. Natomiast urządzenie to jest zarejestrowane jako urządzenie normalne, jako tak zwany sprzęt elektryczny domowy. Wiadomo, że każdą chorobę, każdy problem należy konsultować z lekarzem. Natomiast są użytkownicy tego urządzenia, tak jak moja skromna osoba i wielu już w tej chwili w Polsce i na świecie, które dzieli się doświadczeniami, jak to urządzenie można zastosować, aby sobie pomóc. Kiedyś powiedział Hipokrates, gdyby istniał sposób na podgrzanie kości, wtedy każda choroba mogłaby być uleczalna. Proszę Państwa, mamy coś takiego, że mówimy, kiedy już jest taka słota listopadowa, potem jest zima, no, styczeń, luty, potem marzec, kwiecień, już są te przebłyski wiosny, że najchętniej to bym sobie wygrzał moje stare kości lub w ogóle kości. I coś w tym jest, w tym powiedzeniu. Natomiast no, wiedział to również Hipokrates wiele wieków wcześniej. Myślę, że wyspa Kos w Grecji to jest wyspą, którą możecie zetknąć się z tą już historią Hipokratesa. Czy ktoś był na Kosie ostatnio z Państwa w ostatnich 2-3 latach? Nikt? Kiedy bym ostatni raz byłem przerażony, bo ten słynny łuk i to drzewo, po którym on tam siadywał, zostało uszkodzone dość mocno za sprawą trzęsienia ziemi. To tak, jeśli chodzi o Hipokratesa, ale duch Hipokratesa tam żyje wciąż i ciągle go czujemy, będąc nie tylko zresztą tam, wystarczy, że się raz było. Proszę Państwa, technologia, o której mówimy, jest to technologia, której na wstępie powiedział zdanie bardzo ciekawe nasz kolega Alex. Mianowicie jest to technologia oparta na falach terahercowych. Inteligentny, bezpieczny, efektywny, przenośny, koncentruje się na terapii ciała i kosmetyce twarzy.
Tu macie Państwo na tej prezentacji pokazane, terahertz jest, rezonuje z naszymi komórkami, aktywując w ten sposób zdrowie i uśpione komórki, eliminując przy tym, to jest bardzo ważna wiadomość, przy tym komórki złe, mutujące, nowotworowe oraz wolne rodniki. I ta technologia również jest technologią, inaczej nazywając, kwantową. Generuje energię skalarną, która energetyzuje nasze komórki, równoważy układ organizmu, wzmacnia organizm, wytwarza energię leczniczą i wnika głębiej w nasze narządy. A więc to wnikanie to jest w granicach około 30 cm w głąb narządów. Także jeżeli będziemy to używać, to nie musimy sobie komuś wzajemnie w domu, nie musimy się rozbierać do naga, możemy być w dresie, w piżamie czy w takim stroju domowym, ale jak przychodzimy do gabinetu, już te urządzenia te są w Polsce, to też nie musimy się całkowicie rozbierać, bo nie jest to potrzebne. Urządzenie to wzmacnia częstotliwość generowaną przez to urządzenie, jest stworzone do setek również czynności. Składa się z wielu elementów, jeśli chodzi o znaczenie tej takiej formy substancji, która tam się znajduje w części, o którym pokażę. A mianowicie chodzi o to wnętrze, przez które przechodzi to światło. I będziemy o tym mówili, również za chwilę to pokażę, ale co jest bardzo ważne, wzmacnia pole auryczne ciała, czyli też działa na naszą aurę. Wyjaśnienie, czym są te fale, które to urządzenie emituje. Fale terahercowe, tak jak powiedzieliśmy, są to fale między częstotliwości, między gigahercami a falami o bardzo niskiej wibracji, między terahertz a ultrafioletem bodajże, jeśli się nie mylę. Tu macie Państwo na górnym takim pasku pokazane, jakie to jest pasmo tutaj właśnie. To subtelne pasmo, kiedy się pojawia w obrębie naszego ciała, przenika i bardzo bezpiecznie równoważy wiele funkcji w naszym ciele poprzez działanie, które ma. Nazwane to jest falą życia, światłem życia, pasmem Boga i tak dalej. Osoby, które będą zainteresowane bardziej szczegółowo, będą chciały rozmawiać, żeby mieć więcej informacji na ten temat, wtedy dzwonicie Państwo do mnie na mój telefon, które tutaj znacie. Ja go przypomnę, 787-784-254. I wtedy ja Państwu wysyłam taką dokładną, specyficzną, długą, 45-minutową prezentację na telefon lub na maila i dokładnie tam macie wszystko podane perfekcyjnie. Tu są pokazane różnego rodzaju podręczniki, które na ten temat są już napisane, które się pojawiają i w świecie są znane. A teraz pokażę Państwu, jak to działa. Otóż, proszę Państwa, wiadomo, co to robi, bo mówiliśmy, jeszcze będzie o tym powiedziane, ale jak przystępujemy do pracy? A więc jest to urządzenie, które współpracuje również poprzez wodę, przede wszystkim poprzez wodę. Przede wszystkim przez wodę, którą pijemy. Dlatego woda zasilana przez urządzenie terahertz ma wyższą i stabilniejszą energię. Może neutralizować wolne rodniki, zwiększa zawartość tlenu i przywraca witalność wody. Urządzenie terahertz rozbija cząsteczki wody do postaci liniowej, co umożliwia jej bezpośrednie wchłanianie do komórek naszego organizmu. I tu widzimy coś takiego, że na tym obrazku jest dzbanek wody i nad tym dzbankiem jest taki wiśniowy kolor tego czegoś, coś wisi nad tym dzbankiem, tak samo tu nad tym kryształową karafką. To jest właśnie to. To jest urządzenie klasyczne, podstawowe. I dlaczego zaczęliśmy od tej szklanki wody i od tego dzbanka? Dlatego, że to jest to urządzenie i my przystępując do jakiejkolwiek pracy, my po prostu nalewamy wody, najlepiej wody z filtra lub wody przegotowanej, schłodzonej, nie słodzonej, tylko chłodzonej, tylko taką ustałą, do dzbanka i trzymając tą suszarkę, bo ona suszy, czyli wszędzie nazywamy suszarką, bo ona ma taki dźwięk jak suszarka, kierujemy strumień tej fal terahertzowych, które są emitowane poprzez to urządzenie, kierujemy na wodę, ale kierujemy to nie przez z bok, przez dołu, tylko bezpośrednio na wodę. Dzbanek powinien być szklany, nie plastikowy, nie metalowy, szklany. I tak
tworzymy ten nawiew, robimy ten nawiew, około 3 minut. Kiedy sobie przygotujemy taką wodę, nalewamy sobie do szklaneczki i przygotujemy się do zabiegu, do pracy z tym urządzeniem, ale wskazane jest, żebyśmy wpierw wypili 2 szklanki takiej wody. O czym jeszcze powiem. Co to raje? Więc jak widzimy na obrazku pod szklankami, struktura krwi po wypiciu zwykłej wody na jednym obrazku, tym obrazku po lewej, i po prawej struktura krwi po wypiciu wody doładowanej interakerem. A więc jak widzicie, te struktury krwi po wypiciu normalnej wody są posklejane. Natomiast tutaj przy wypiciu wody terahercowej jest lepsza praca, jest lepsza forma współpracy między tymi mikroelementami tej struktury i po prostu ta woda jest bardziej żywa. Dwie główne funkcje tych urządzeń, a więc aktywnie odnajduje i chroni zdrowe komórki i aktywnie odnajduje, eliminuje złe komórki. Korzyści ze stosowania iTrackera, jakie to są? Więc proszę Państwa, tak powiedziałem, uśpione komórki aktywuje, reguluje gruczoły, poprawia mikrokrążenie, usuwa wilgoć z ciała, tą wilgoć niezdrową, która powoduje, że my czujemy się w sposób taki dysfunkcyjny. Co się dzieje dalej? Eliminuje niezdrowe komórki, zwiększa zdolność samoleczenia organizmu, czyści meridiany i punkty limfatyczne, aktywuje komórki obojętne. Urządzenie jest efektywne w poniższych przypadkach, a więc tak, najlepsze w przypadku różnych stanów zapalnych, czyli nieżyt nosa, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie ginekologiczne, zapalenie gruczołu krokowego i tym podobne. Dalej, bóle i dyskomfort, bóle ramion i szyi, ból stawów, ból dolnej części pleców, ból głowy, bolesne miesiączkowanie, rwa kulczywa i tak dalej. Usuwa blokady. Usuwa blokady meridianów, blokady limfatyczne, żylaki, nad tym w tej chwili pracuję, nad moimi pałączkami na nodze lewej i na małym żylaku nodze prawej, oraz doskonałe do pielęgnacji skóry, czyli trądziki, blizny potrądzikowe, skazy przeciwstarzeniowe, łuszczyca oraz inne choroby skóry. Ja o łuszczycy nie powiem w tym momencie niczego, bo się ją pozbyłem i to w 100%, zanim nabyłem to urządzenie, ale to też jest niełatwe i bardzo przykra choroba, trudna. Natomiast zaczynam się troszeczkę przy bólach dotyczących szyi, stawów, kończyń i tak dalej. Otóż proszę Państwa, jedna rzecz się dzieje. Jeżeli Twoje ramię pracuje w ten sposób, że dmucha na jakąś część ciała, to po pewnym czasie możesz odczuć, że to ramię się zacznie boleć, bo tego nie robisz wcześniej. Zauważyłem, że jak sobie dmuchałem minimalne jakieś części lub robiłem ten zabieg mojej partnerce, a ona mi, to jak robimy mi dłużej tą ręką, to ręka pracuje około 20-30 minut w sumie. To boli, po pewnym czasie boli ten bark. Więc wtedy po prostu mamy na miejscu, możemy to sprawdzić, że wystarczy 3-4 minuty do 5 i ten bark wraca do normalności. Ale dlaczego mówię o tych bólach? Dlatego, że ja mało znam ludzi, których nic nie boli w pewnym wieku. Mało znam takich ludzi. Szczególnie są to sprawy wilgotności powietrza, słod, zimy, deszczu, już chłodniejszy po lecie, wrześniu, październik. Zaczynamy czuć dyskomfort. Zaczynamy czuć, tracimy ciepło. Co się dzieje wtedy? Wtedy mamy 10 punktów w ciele, które jeżeli dmuchamy na nie tym powietrzem ciepłym, który płynie przez ten iTracker, równoważymy w sobie poziom właściwego przepływu energii i również temperatury ciała. I nie reagujemy specjalnie na porę i aurę.
tylko trzeba to robić. Bo efekt między tym, który sobie pomoże tym urządzeniem, a który sobie nie pomoże, jest taki, że w większości ci, którzy sobie tym urządzeniem nie pomogą, a go mają, to tylko dlatego, że go mają, a nie używają. No podobnie jak z czymkolwiek, mam płytę The Purple albo Pink Floyd, a słuchasz? Nie, ale mam. No tu niestety trzeba używać. Ale żeby używać, trzeba wiedzieć jak, drodzy Państwo. Przyjrzyjmy się dalej. Łatwy w obsłudze. Nie są wymagane żadne umiejętności zawodowe, ani specjalistyczna wiedza. Wystarczy dmuchać na bolące lub chore miejsce. 100% bezpieczne. Może być stosowane u niemowląt oraz osób starszych, do której tak troszeczkę się zacząłem zaliczać. Co ta terapia robi? Przede wszystkim zastępuje nam godzina takiego zabiegu, tym urządzeniem iTracker, równa się 10 zabiegom akupunktury, 20 stawianiem baniek, 30 masaży kamieniami gua sha lub 40 masażom. Dlaczego tutaj to jest takie ważne? Bo proszę Państwa, ile kosztuje zabieg akupunktury? Kto z Państwa był, to wie. Ile kosztuje 41 masaż? Nie 41. Jeżeli sobie Państwo policzycie, ile Wam kosztuje 40 masaży lub 10 zabiegów akupunkturowych, to macie kwotę. Warto sobie ją teraz zapamiętać. Ile to Was kosztuje? Ile to mnie musiało kosztować i każdego z nas? Czy możemy to zastąpić? Możemy. Ale zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Gdzie jest wykorzystana ta technologia również i co możemy tą technologią sprawdzić? Wielu z nas podróżuje samolotem i lata i widzi, że wchodzimy przez taką komorę. I skąd oni wiedzą, co mamy w walizce lub mamy przy sobie? No wiedzą, bo jest używana ta technologia również do skanowania. Fale terahercowe wibrują z tą samą częstotliwością, co zdrowe komórki ciała. Zdrowe, proszę Państwa. Kiedy fale terahercowe przenikają do tkanek, przechodzą przez zdrowe komórki w stałej temperaturze, jednak powodują szybsze wibracje niezdrowych komórek, co znacznie podnosi ich temperaturę, niszcząc w ten sposób te niezdrowe komórki. I to jest zdanie, które wyjaśnia w pełni, o co tak naprawdę chodzi, jeśli chodzi o usuwanie tych niezdrowych komórek. Fale terahercowe w połączeniu z technologią kwantową mogą wnikać głębiej i szybciej w nasz organizm. Powiedziałem, około 30 cm w głąb do wnętrza ciała. I dalej. Tutaj widzimy prototyp, który powstał wiele lat temu. Jego cena była niesamowita, w grubych tysiącach dolarów. Urządzenie ma wiele, wiele patentów, wiele certyfikatów. Przeszedł rygorystyczne testy bezpieczeństwa, skuteczności, zgodności elektrycznej. Użycie testowego detektora promieniowania elektromagnetycznego do testowania szkodliwego promieniowania mikrofalowego pokazuje, że InterAker jest bezpieczny. Chodzi o emisję tego pola, które jest przy tym powstaje. Tu macie Państwo to samo już w innych językach, a to jest bardzo ciekawa rzecz, proszę Państwa. Ja sobie pozwolę zrobić taką rzecz. Odstawię mikrofon i będę coś odkręcał. Przejdę do tego mikrofonu. Proszę Państwa, to jest urządzenie podstawowe, klasyczne, które składa się z dwóch elementów. Odkręcam teraz tą rurkę. I to, co widzicie na ekranie, to jest specjalny kocioł, który tworzy te rurki. Oczywiście nie kocioł tworzy, tylko substancję, on nagrzewa, a tą substancją są tak zwane specjalne minerały kwarcowe, skały, które pod wpływem działania tego kotła tworzą tą rurkę. Ta rurka wygląda w ten sposób, że nie jest ona biała, tylko ma kolor i ona jest podstawowym elementem tego urządzenia. Jeśli urządzenie jest oryginalne i ma mieć funkcję, to musi mieć tą rurkę, a ten kocioł jest jedyny na świecie, który te rurki tworzy. Dlaczego o tym mówię? Jeszcze o tym przypomnę. Bo w internecie i w sieci tak zwanej są reklamowane urządzenie,
urządzenia, które mówią, że działają w ten sposób. I tam są jakieś rurki szklane z jakimś mikrochipem, które absolutnie tylko grzeją, są zwykłą suszarką, a nie urządzeniem terahercowym. Nie mają tej zdolności, tak jak to. I powiem tylko, że taki kocioł się rozgrzewa chyba z 2 tygodnie, żeby doprowadzić do prawdziwej, właściwej pracy i tworzenia tych rurek. A teraz pokażemy, jak wyglądają te skały, z których się to tworzy. To są właśnie te skały. One są przetwarzane poprzez ten kocioł w te rurki. Tworzy się właśnie specjalna rurka, którą się wstawia do tego urządzenia i gdy ciepło i światło przechodzi przez tą rurkę, tworzy to pole, tworzy ten efekt. Ja jeszcze cofnę. Widzicie Państwo po lewej stronie najnowsze urządzenie 5. generacji, które jest krok dalej niż to, ale my używamy w tej chwili głównie tego urządzenia, a używamy jak długo? Proszę Państwa, teraz powiem coś, co się może Wam, bo mi się nie mieściło w głowie, bo się zapytałem na początku, w ilu to jest krajach, bo to Europa, gdzie on to jest tworzone. Tworzone to jest w Azji. Proszę sobie wyobrazić, że firma jest 2,5 roku na rynku i już jest w 70 paru krajach świata. W Europie jest centrum, centralne biuro w Europie. Gdzie jest? W Warszawie, obok dworca centralnego, jest główne biuro w Europie. Gdzie można przyjechać na szkolenie, przyjechać na prezentację. Można też z prezentacji skorzystać z naszych grup, które są na internecie. O. I na przykład 15 czerwca, w przyszłą sobotę w Warszawie, można na takie szkolenie przybyć. Z dworca centralnego to jest 3,5 minuty, przechodzi się przez złote tarasy i wychodzi się praktycznie na miejscu na biurowca, gdzie na 6. piętrze jest ta firma. Firma Prive. Tu macie Państwo, widzicie, jak tutaj to powstaje, jak jest montownia i tak dalej. Certyfikaty, urządzenia mają wszystkie, odpowiednie patenty. Wszystko jest do wglądu, a tutaj zaczyna się prezentacja, właściwie taki fragment, jak to działa. Kobieta potłukła sobie rękę, wzięła kciuk i na zdjęciu prawym widzimy ten efekt, znaczy efekt po prostu, to zdarzenie. Po 15 minutach nawiewania na ciało, na to miejsce, kciuk już wyglądał normalnie, obrzęk zniknął. I teraz coś, co jest najciekawsze. Ja Państwu mówiłem, że się tą wodę terahercuje, czyli się dmucha na dzbanek przez te 2-3 minuty, proszę Państwa, i wypija się dwie szklanki takiej wody terahercowanej. Następnie, proszę Państwa, zaczynamy zabieg, czyli najlepiej robić to sobie wzajemnie w domu. Mamy tak zwane 10 punktów, i tu jest tak, tutaj mamy to opisane. Dmuchaj w kierunku ciała przez 2-3 minuty na poszczególne części ciała, tak jak wskazano w krokach od 1 do 10, one są te po prawej. Trzymając odległość około 15 cm i krążąc dmuchawą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Urządzenie terahertz można również dmuchać w głowę, twarz, ciało, kończyny i obszar bólu. Nie wykonuje się kroku 4, czyli się nie dmucha na środek głowy, jeśli ma się wysokie ciśnienie krwi. I kiedy się skończy taką, przejdzie się całą sesję 10 punktów, na które dmuchamy, wypijamy kolejne 2 szklanki wody. Dlaczego wypijamy tą wodę? Otóż, proszę Państwa, tą wodę wypijamy między innymi, bo jest wiele powodów, żeby nawodnić ciało, i wraz z wodą usunąć to, co jest potrzebne, żeby usunąć z ciała. Dlatego dobrze jest mieć taką wodę terahercową również w jakiejś buteleczce plastikowej z sobą w mieście, jak jest ciepło, latem. Czyli dziś chodzimy na spacer i sobie ją popijać, niezależnie od tego, że przed czy po zabiegu sobie to pijemy. Czyli dmuchamy w ten sposób. Gdyby ten ekran był jakimś fragmentem ciała, to dmuchamy przeciwnie do wskazówek zegara. Po pierwsze, dmuchając, nie ruszając, jak dmuchamy, wydobywa się ciepłe powietrze. Ruszając tą suszarką, tym urządzeniem terahercowym, powodujemy, że
nie jest to stałe dmuchanie, a więc nie nagrzewa się tak mocno punkt, a więc nie ma możliwości poparzenia miejsca dmuchanego, bo ruszamy. Tu powiem taką anegdotę, dmuchamy dlatego przeciwną stronę do wskazówek zegara, że cofamy czas i się to młodnieje, to może tak dlatego jest. Tylko nie za długo, bo możemy skończyć w pieluchami albo ze smoczkiem w buzi. Także proszę Państwa, dmuchamy ruchem okrężnym albo jak po kręgosłupie pion i poziom, ale żeby mieć po prostu suszarkę w ruchu. Osoba, która cię dmucha, bo ty sobie dmuchasz sam rękę czy nogę, w takiej odległości dmuchaj, abyś nie czuł dyskomfortu, że jest za ciepło. Po prostu w taki sposób. I teraz dalej. Przeciwwskazania, proszę Państwa. A więc pierwsze przeciwwskazanie, nie używają tego urządzenia kobiety w ciąży, bo nie dlatego, że to może zaszkodzić, ale dlatego, że jeżeli coś się wydarzy, to w szpitalu od razu będzie informacja, że używałem urządzenie, ta pani używała, a więc prawdopodobnie będzie coś takiego, że będzie to może być nieprzyjemne. Choć wiemy, że zasada jest taka, że kobieta ciężarna nie przeprowadza żadnych takich czynności. Stan błogosławiony jest stanem błogosławionym i nie praktykujemy żadnych takich terapii ani działań na kobiecie ciężarnej. Dalej, jeżeli mamy problemy sercowe, dalej, jeżeli mamy miesiączkę, to również, szanowne pani, nie używamy tego urządzenia. Nie używamy tego urządzenia na krwawiące rany, czyli przeciąłeś się, pierw poczeka, aż się uspokoi krwotok, a czy krwotok, rana przestanie krwawić, zalepisz sobie spokojnie, poczekaj i za jakieś 2-3 dni, żeby to się lepiej goiło, może sobie to robić. Natomiast bardzo ważna rzecz, jest jeszcze jedna przeciwwskazania. Nie dmuchamy na miejsca, które zawierają tak zwane metalowe czy plastikowe części w naszym ciele, czyli wszelkiego rodzaju śruby, wszelkiego rodzaju implanty. Tak na przykład, jeśli chodzi o zęby i implanty, to w tych miejscach, gdzie mamy te implanty, nie grzejemy, dlatego że nagrzewa się metal i działa to na kość potem. Również śruby, tak jak powiedziałem, i inne rzeczy, jakieś płytki w ciele, to wtedy nie używamy tego urządzenia. I tu jest bardzo ważne ostrzeżenie. Uważaj na fałszywki. Urządzenie jest markowe. Jeśli jest markowe, to jakieś zaplecze naukowe ma firma jej produkująca, a więc są to zaplecze jest, jak powiedziałem, znane, dostępne certyfikaty, badania i tak dalej. Tu widzimy również to, że urządzenie to, są podane ceny. My je podajemy od razu tutaj na prezentacji. Cena takiego urządzenia klasycznego, Classic, to jest $536. Tu na rynku u nas, czyli razy 4 zł, to jest jakieś 2300 zł bodajże, czy coś takiego. Cena tego urządzenia nowego, które nie widzieliśmy, widzieliśmy na obrazku, to jest $1000. Tu mamy cenę urządzenia takiego premium. Ono jest, powiedzmy sobie, trochę wyższej klasy od tego Classics. I tutaj również mamy urządzenie, to pokażę, to profesjonalne. Prawie $5300. Tak to wygląda. I powiem, że to urządzenie również ma funkcję dmuchania zimnym powietrzem. Wykorzystywane może być w kosmetyce oraz tam, gdzie jest potrzeba dmuchać zimnym powietrzem, gdzie są również, czasami są takie potrzeby, że chcemy wykorzystać fale, chcemy wykorzystać technologię, ale nie możemy ciepłym powietrzem dmuchać. Wszystko jest na polskim rynku. Jeżeli mamy rodzinę za granicą, nawet w Stanach, magazyny są również po całym świecie. Wiemy, jak to robić, wiemy, jak możemy pomóc, żeby urządzenie pracowało i znalazło się u danej osoby potrzebującej. Tutaj mamy jeszcze jedno urządzenie. Ich jest ta firma Prive. Tworzę bardzo ciekawe inne również urządzenia. To jest urządzenie, o którym powiemy więcej na innych spotkaniach. Ja powiem tylko, że bardzo praktyczne. Wkłada się nogi na to urządzenie, ustawia się czas, siłę tych fal i spokojnie możesz pracować na komputerze, oglądać sobie telewizję, czy smartfonować.
Choć zawsze jestem zdania, że jeżeli robisz taki zabieg, to raczej wyłącz wszystkie media, bo to nie jest potrzebne. Ale masz lampkę czytać książkę i to się automatycznie wyłączy. Zresztą te urządzenia wyższe, one mają też i taki czujnik, który po 2 minutach informuje, że to jest te 2 minuty, nie trzeba zegarkiem, stoperem. Tu są 3 podstawowe technologie dotyczące, jakie są wykorzystane w tym właśnie urządzeniu, gdzie się kładzie stopy. I na koniec powiem Państwu, możemy sobie to również przeczytać, że pulsujące pole pomaga poprawić przepływ krwi we włosowatych naczyniach, immunologiczną odpowiedź organizmu, lepszy sen, stan tkanki stawowej, a więc stawy, kolana, ramiona, różnego rodzaju stopa, biodra, palce i co bardzo ważne, również barki. Poprawia kondycję osób starszych oraz poziom cukru we krwi. Można stosować to, żeby to wyregulować. Tutaj mamy kolejne informacje dotyczące tego urządzenia właśnie, jak działa na cały organizm. Przede wszystkim też jest w tym dolnym zdjęciu, widzimy twarz, która jest jakby przedzielona na pół. Jakby pani zdejmowała sobie starą skórę i ubierała sobie nową, bo się tworzyła. Również metabolizm. Metabolizm, który doświadczam cały czas, bo będąc na tej kuracji, którą wcześniej robiłem, którą Państwo znacie, udało mi się bardzo dużo zrzucić, 20 kg, ale ludzie zajmujący się sylwetką i zdrowiem w tamtym roku zaproponowali mi, abym w jakiś sposób utrzymał te 20 kg mniej, a w tym roku rozpoczynam kolejną powiedziałem nie walkę, bo walka to czyni ofiara, ale kolejne usuwanie, pozbywanie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, gdzie też myślę, że ten urządzenie będzie mi pomagać w tym, żeby tak się stało. Tutaj widzimy, że to urządzenie właśnie, które kładziemy stopy, ale również możemy położyć ręce na tym urządzeniu. Wspiera zdrowe konstrukcję krwi, przyczynia się do równowagi funkcji autonomicznej, oczyszcza naczynia włosowate i ułatwia naturalne procesy gojenia ran przy założeniu, że nie krwawią. Poprawia wydajność mięśni, pomaga w redukcji dolegliwości mięśniowych, poprawia elastyczność oraz dobrą kondycję ogólną i organizmu. Jeśli na przykład macie w domu Państwo młodzież, która trenuje, która ćwiczy, która uprawia sport bądź zajmuje się tak bardzo modnymi sportami ekstremalnymi, no to takie urządzenie jak właśnie Aetheracker czy to, co się kładzie stopy, no to jest jak najbardziej wskazane. Powiem, że te urządzenia, te suszarki tak zwane, bo takie nazywamy, to jest urządzenie, które powinno być w każdym domu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą informację. W tej chwili powiem Państwu, że ja się z urządzeniem zetknąłem w tamtym roku w lipcu. Poleżało u mnie miesiąc, dwa, ale mówię, a na co mi takie urządzenie? Może sobie będzie moja kobieta włosy suszyć. Nie zdawałem sobie sprawy, nie było wtedy jeszcze aż tak to mocno rozwinięte, nie było dużo informacji. Poczekałem. Nabyłem urządzenie 2 miesiące temu, właśnie niespełna 2, i mi się już przytrafiła kwestia z tym kręgosłupem. No i bardzo mi pomogło, bo ból był tak potężny, że nie miałem nigdy takiego bólu kręgosłupa, żeby ciągła mi na wszystkie sprawy męskie aż po kolana. Także nawet miałem czarne myśli, ale mówię, to jest niemożliwe, bo byłem po terapii, jestem przez tą komórkami macierzystymi. No ale okazało się, że obciągłem się walizkami, które wniosłem na drugie piętro, ale dałem radę. No ale za 2-3 dni mówię, ups. Jeszcze targi zaliczyłem w Krakowie, ten z walizkami, gdzie też miałem to, pokazywałem, no i wprowadziłem i naprawdę tu z mojej strony 100% to ja jestem przykładem, że te plecy wyprowadziłem, jest ok. I kiedy sobie tak suszyłem, wirowałem z moją partnerką, to zauważyłem, że bark ten prawy zaczyna mnie trochę doskwierać. No i zrobiłem lewą ręką, dmuchałem sam w domu i zrobiłem to raz, 5-7 minut i przestało, także jest w porządku. Trzeba wiedzieć o tym, że trzeba również sobie zastosować. Najlepiej sprawdzić. Tylko, że co?
musimy wiedzieć o kilku jeszcze rzeczach. Jeśli chodzi o różnego rodzaju dolegliwości, ból, nie tylko ból, ale głębsze dolegliwości, występuje tak zwany element, że my musimy więcej pić. W przypadku, kiedy my używamy różnych terapii, my nie czujemy to, że potrzebujemy więcej pić. Natomiast przy urządzeniu iTeraker my czujemy, że trzeba pić. Po prostu chce nam się pić. I ciało daje informację, że musi wyrzucić to, co jest zbędne, żeby się tego pozbyć. I wtedy zaczynasz pić. Po prostu pijesz wodę. Dlatego ja zalecam również z praktyki, żeby panowie mieli noc bezpieczną do rana. Starajcie się to urządzenie nie stosować przed snem, bo trzeba dużo pić. Jak się napijecie za dużo przed snem, no to będziecie podziwiać szybki wschód słońca, który o tej porze roku już jest po trzeciej rano. Trzeba będzie wstać do toalety. Także warto jest stosować to raczej tak nie przed snem, bo będziecie odczuwali większe potem potrzeby picia. No i trzeba po zastosowaniu tego dmuchania również wypić te dwie szklanki. No i jeszcze może chcecie się dalej pić, bo to jak to dobrze organizm zaczyna przyjmować, więc może być potem wstawanie do toalety, zarówno panowie, jak i pani. Czy są jeszcze jakieś pytania?